Magowany Witowski, serdecznie znowu w Rise of Mordor, czyli modyfikacji do Attili przenoszącej nas do Władcy Pierścieni, która obecnie jest w fazie alfa ciągle, co prawda, ale powoli się rozwija. Ostatnio wyszły bodajże dwa patche do tego moda. Jeden wyszedł jakieś 2 miesiące temu i jego nie nagrałam, w sumie nie pamiętam czemu nawet. I teraz wyszedł drugi, tak więc znowu będzie kilka przeglądów, jeśli chodzi o jednostki i tak dalej. Jednak ogólnie też stwierdziłem, że no warto będzie nagrać kilka bitew, tak więc jest dzisiaj ze mną Andre. To ja, witam, dzień dobry. Tak, jest ze mną Andre i toczymy tutaj bitwę wojska Gondoru przeciwko wojskom złych ludów w sumie, czyli tutaj Esterlingów oraz Haradrimów, plus bodajże w twojej armii są najemnicy z... Znaczy, nazywam... Tak. Powiedzmy najemnicy z Isengardu. Mam dwie jednostki Uruk-hai z Naimgracji. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie mod ostatnio doczekał się reskinu jednostek Isengardu, tak więc prawdopodobnie właśnie ich przegląd niedługo zrobię, żeby pokazać te jednostki, które teraz prezentują się jeszcze lepiej niż wcześniej, a już wcześniej dobrze się prezentowały. Więc jednostki Isengardu prawdopodobnie pokażę się na osobnym materiale. No i jeszcze łucznicy tutaj ostatnio zostali dodani tutaj Esterlingów do gry. No oni wyglądają tak samo jak inni Esterlingowie, tylko oczywiście mają łuki. Dobra, to ja w sumie też do ciebie podejdę, przydałoby się, prawda? No. Żeby to nie trwało wieki, zbliżanie się naszych armii. Oh shit. Nie, czemu? Co, chodzi o to, że kawalerię wziąłem? Nie chodzi o to. Chodzi o to, że dalej jest to, że jeśli rozstawi się pikinieru za blisko łuczników, to potem jak się próbuje przesunąć formację, to coś się rozpieprza wszędzie. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Teraz muszę poprawić wojska moje ogółem. Dobra, zbierzcie się z powrotem. O, dwa oddziały lekkiej jazdy. No dobra. Naprawdę? Haradrim... Co, chodzi o to, że się nie pieprzyłem? Czy co? Nie, chodzi o to, że... Tych... Wpadłeś Haradrimami na ciężką jazdę. To było bolesne dla nich. Przynajmniej tak mi się wydaje. Marudzisz! No nie marudzę, tylko mówię jak to wygląda. Tak bardzo nie ogarniam grania w... Total War'y. Attilę. No... Nie, niestety... Silnik bitewny przynajmniej według mnie w Attili nie jest najlepszy. No, nie jest najlepszy. W Romie był lepszy, a... a kiedyś narzekałem na silnik Roma, a potem wyszła Attila i się okazało, że da się gorzej. A potem wyszedł Warhammer i okazało się, że da się jeszcze gorzej. O, widzę, że tutaj ci zostali przekolorowani, ci Haradrimowie na koniach. No dobra. Ja się nie wypowiadam, ja nic nie wiem, ja się nie wypowiadam. Nie grałeś jeszcze, się wiem. O kurde, co moi łucznicy zrobili? A! Wracać, idioci.
świetnie. Dopiero teraz zauważyłem, że rzuciłem moją ciężką piechotę na... piki. No, można. I tak. Widzę, że można. To boli. Wiem. Jak cholera. Boli jak cholera również to, że ja nie mam jakichkolwiek łuczników. Oprócz tych pik. Ale te piki tak... Chciałbym wziąć ich od cholery. Wiem. W sumie mogę ich zostawić na tyłach. No. Mogłeś. Nie ogarniam. Nie bardzo nie ogarniam. Mogłeś. Spoko, ja też nie do końca ogarniam bitwę, bo jednocześnie staram się od czasu do czasu pokazywać walkę, a to na multi jednak jest niebezpieczne. Oj tam, oj tam. Choć prawdopodobnie potem jeszcze nagram powtórkę i powklejam przebitki z poszczególnych miejsc w bitwie. Można i tak. W ogóle podobało mi się, że moja ciężka piechota daje sobie radę z twoim miastem. Tak, ta piechota Uruk-hai jest potężna. Ale to nie jest piechota Uruk-hai. Sorry, przepraszam. Asterlingów. W poprzednim bitwie grało się Uruk-hai i mi się zakodowało już. Nie, naprawdę, te... Piechotę Sterlingu zrobili tutaj tak potężną, jak ona jest w tym, w Freyju. Czyli czołgi. Jak jeszcze zrobię jazdę Sterlingów i też oni będą czołgami, to już w ogóle. Będzie kropka, kropka Freyju. No jak będzie, na czym się wzorują? Prawdopodobnie Freyju. Dokładnie. No, oficjalnie mogę już twierdzić, że przegrałem. Ale to szło ci dobrze, zabiłeś mi trochę. Trochę? Trochę. Zawsze coś. Jakbyśmy grali na bodecie, byłoby inaczej. Chyba mam jeszcze zapis tamtej powtórki, jak na tym. Jak graliśmy na Divided & Conquer. Ale mi chodziło o... Wiem, podeta. Wiem. Dlatego podałam cię przykład, gdzie ja cię pokonałam. Świetnie. W ogóle mam jeszcze umiejki generała. Zapomniałam o nich. No cóż, siły Gondoru wyciężyły. Znowu. Znaczy sobie nie znowu, Gondor to strasznie frakcja przegrywów. Jak się spojrzy na ich historię zwłaszcza. Znaczy Gondor ogólnie... Dunedainowie. O nie, już mi uciekają. No, koniec. This is the end. I ten znaczek YouTube'a cały we krwi. Dobra. No to dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że bitwa się podobała. I powodki? Czy to była bitwa? Tak. Według... Dla mnie to była rzeź. Według wszelkich zapisów w książkach wojennych to można zaliczyć jako bitwę. Jak dla mnie to była rzeź, nie bitwa. Nie marudź, nie straciłeś tak dużo.
To tylko jedna armia. Najwięcej zabiła moja ciężka piechota. No tak. Mówiłam, to są... Morał, to są... Morał z tego jest taki, było wziąć więcej ciał w ciężkiej piechoty. Mhm. Zamiast fulla lekkiej wziąć dużo więcej ciężkiej. No, ja w ogóle lekkiej piechoty nie wziąłem, ogółem. Gdybym wziął Saurona, byłoby inaczej. Może. Dobra. Żegnamy się. Popatki. Pa, pa.